Dzień dobry, Leszek Drosz przy mikrofonie w pogadankach o zdrowiu. Dużo osób do mnie dzwoni i mnie się pyta o dokładnie ten sam problem zakażenia w jamie ustnej. Objawia się to plamami, bąblami, białym nalotem, żółtawym, zielonkawym nalotem. Bardzo to utrudnia oddychanie. Przełykanie śliny, w uszach klika, głowa boli, głowa może bolać z przodu, na czole, przez dotyk skóry z tyłu, żołądek jest napuchnięty, jest trudno naprawdę pozbierać się i mieć energię w życiu. To jest zakażenie grzybiczne. W poprzednich pogadankach o zdrowiu i to mówię już nie wiem, być może rok temu mówiłem, że można to zwalczyć konsumując surową cebulę. Jest to prawda, że na pewno przytłumi się Candida. Natomiast cebula produkuje negatywne zjawisko, a mianowicie są gazy. Zapach z jamy ustnej nie jest przyjemny. Szczególnie kobiety są na to wrażliwe, ale myślę, że jeżeli chodzi o gazy, i może to w jakiś sposób podrażnić wątrobę, i nie można stosować tej techniki długofalowo. Natomiast, powiedziałbym, strukturą Candidy i cechą Candidy jest to, że tego nie da rady zwalczyć w przeciągu dwóch dni. I że leczenie musi się odbyć troszeczkę dłużej. W związku z tym znalazłem coś innego, co przetestowałem na samym sobie i przyniosło to bardzo dobre rezultaty w moim przypadku. A ja już miałem trudny przypadek. W związku z tym dzisiaj Państwu to powiem. Otóż płukanie jamy ustnej płynem, który się nazywa Pau di Arco jest bardzo dobre. Naprawdę język zaczyna być różowiutki po tygodniu czasu. Pierwsze rezultaty można zaobserwować od razu, po pierwszym pułkaniu. Natomiast jakieś takie bardziej generalne, dobre rezultaty, widzę, że już 10 dni czy 2 tygodnie, naprawdę był to fantastyczny pomysł. Nie ma kendydy, język jest różowy, uwalnia to potencjalne zakażenie płuc. To się nazywa fangal pneumonia. Wszyscy myślą, że pneumonię, czyli zapalenie płuc, można dostać tylko od bakterii. To nie jest prawda. Grzybica właśnie jest najczęstszym powodem, dla którego mamy zapalenie płuc. Grzybica jest bardzo często związana z wytworzeniem raka, ponieważ atakuje komórki, narusza te komórki, wirusy w to wchodzą i nagle następuje moment, w którym komórki są narażone na mutacje. Um, jeszcze raz widziałem to wielokrotnie. 25 lat służę ludziom w zdrowiu i nie jestem no, alfa i omega, powiedzmy. Sam też dochodzę do pewnych spraw yy, i to zajmuje czasami latami. Natomiast yy, myślę, że ta obserwacja jest jeszcze bardziej trafna, jak zwalczyć kendidę, niż to, co mówiłem wcześniej. Czyli nakłaniałbym na internecie, dlatego że jeżeli pójdziecie do apteki, to, to ceny będą po prostu nieprawdopodobne. Na internecie proszę zamówić sobie Pau di Arco w płynie i płukać jamę ustną. Czasami wystarczy naprawdę 10 do 20 sekund pogulgotać sobie tam w gardle przez 3 razy dziennie i oczywiście połknąć Pau di Arco. Pau arco jest w brązowym kolorze w związku z tym zrobi się br brązowy nalot na języku. Proszę się tego nie obawiać. Również patogen Candide. Proszę zdejmować szczoteczką od zębów rano. Na pewno to ułatwi sprawę w zwalczeniu tego. Myślę, że życzę Państwu jak największego zdrowia w związku z tym, dlatego że odzyskacie energię. Dobry pomysł na Życie, że będzie wszystko bardziej optymistyczne, to jest naprawdę warto zwalczyć. Nie dać się zjeść przez tego grzyba. Ten grzyb naturalnie występuje w układzie pokarmowym, ale te zjawiska, które teraz się toczą w przyrodzie, sprzyjają bardzo rozwojowi grzybic i naprawdę nie chcemy tych grzybic mieć, musimy je zwalczać. W związku z tym myślę, że podałem dzisiaj Państwu bardzo dobry pomysł, jak poprawić swoje życie i zdrowie. Jeżeli chodzi o inne aspekty o moich obserwacji po ostatnich kontaktach i telefonach z Państwem, brak krążenia krwi w nogach, szczególnie u kobiet, to się pojawia w okresie menopauzy, zazwyczaj. 48, 49, 50, 51, 52, 53. Jeżeli jesteście w tym wieku, to już was to dopadnie w jednej lub innej formie. Teraz, jeżeli chodzi o brak krążenia w dolnych częściach nóg, to jest bardzo niebezpieczne. Mogą się pojawić konsekwencje jak zakrzepy krwi i naprawdę jest to nieprzyjemne uczucie. Bolą nogi bardzo często, bierze to się z bardzo prostej przyczyny, a mianowicie to nie, y, zanika balans hormonalny. Kiedyś myślałem, że to jest niewydolność serca. Y, tak i nie. Mogą być zmiany, może być problem z sercem, jeżeli chodzi o niewydolność krążenia krwi w stopach, w nogach. Ale zdecydowanie dzisiaj skłaniam się do przyjęcia powiedzmy teorii sprawdzonej i zweryfikowanej przeze mnie, że jest to brak balansu hormonalnego, który to powoduje. I jest na to sposób, ale nie przetestowałem na dłuższy czas, jakie mogą być. Skutki ujemne. Natomiast przeczytałem w wielu poradnikach, że jest to dobre i że to pomaga, i przetestowałem to na samym sobie i żyję, i bardzo mi to pomogło. To się nazywa DHEA. Jest to środek naturalny, który pomaga przywrócić balans hormonom. W naszych organizmach jest to naprawdę wspaniałe. Moje krążenie wróciło do właściwych proporcji i w nogach, i nie czuję tego zjawiska, że, że, że zaczyna mi krążenie nawalać tam w palcach. Ja byłem już przez moment przestraszony, pomyślałem sobie, o pewnie jestem przedcukrzycowy stan, to się okazało nieprawdą. Potem myślałem, że moje serce jest niewydolne, to też musiałem odrzucić w którymś momencie. Również y, może być zastój w łydkach krwi. Jeżeli dużo siedzimy, się nie ruszamy, to prawda, trzeba częściej chodzić. Jeżeli siedzimy na krześle, trzeba co pół godziny wstać i się ruszyć w, y, w jakimś kierunku przejść chwileczkę po domu. Nie pozwolić sobie na to, żeby siedzieć non-stop na krześle. Kierowcy troków, kierowcy samochodów, którzy jeżdżą bardzo często, co pół godziny, naprawdę należy się zatrzymać na chwilę, żeby dać szansę wyjść, wyprostować nogi i usprawnić krążenie krwi w łydkach i w, w nogach. Proszę wziąć sobie masaże. Zrobić krótki masaż nogi jednej, drugiej, to jest naprawdę nie jest filozofia, i zawsze te 5 minut, czy 3 minuty, nawet, czy nawet 2 minuty można znaleźć na to. Może być tak, że jedziemy gdzieś 40 minut godzinę, zatrzymać się, usprawnić krążenie krwi w nogach. Ja to mówię do osób, które są po 40. Młodziaki to tam dzieciaki to tam sobie mają dobre krążenie nie muszą się o to aż tak bardzo martwić ale osoby, które przekraczają pewną barierę wieku 45 to naprawdę trzeba to uczynić, żeby żyć zdrowo, żeby nie popaść w sytuacji gdzie się stworzą zakrzepy, gdzie będzie ból, gdzie jest przykro. Nawet jest takie powiedzenie, że po 40, jak się obudzisz rano i nie czujesz żadnego bólu, to znaczy, że już umarłeś. No ja mówię tak: jeżeli nie wiesz, co robić i nie czujesz żadnego bólu, to znaczy, że już może już jesteś po drugiej stronie. Ale można sobie poradzić z bólami nóg, i jest to jeden ze sposobów spojrzeć na terapię. Hormonalną, żeby troszeczkę podwyższyć poziom hormonów, i to działa na dwie strony zarówno hormon żeński, jak i hormon męski. Można to poprawić, troszeczkę balans, i wtedy krążenie w nogach się poprawi i w dolnej części partii nóg i życie będzie zdecydowanie lepsze. Również to jest złożony problem, dlatego że no, nie tylko hormony zaczynają nawalać, ale jest to jeden z elementów, że na pewno pomoże. Cukrzycy mogą mieć inną jeszcze sytuację z tym związaną, i może być również tak, że osoby, które mają niewydolność serca, też mają jeszcze na domiar tego inną sytuację i jak to poprawić? Natomiast skłaniam się ku temu, że jednym z kluczowych elementów w przypadku, gdzie jest menopauza lub przekwitanie, lub powiedzmy, przeszliśmy barierę 40 lat i zaczynają nogi boleć i krążenie nawala, ja bym, powie... ja bym spojrzał w tym kierunku. Czy to nie jest przypadkiem, że nastąpił Zachwianie balansu hormonalnego. Teraz, jeżeli ktoś jest młodszy, to broń Boże, nie używać hormonalnych rozwiązań, dlatego że y, to się może źle skończyć. To naprawdę musi zacząć brakować hormonów w organizmie, żeby zacząć sobie pozwolić na, na taką interwencję. Inaczej to bym powiedział: hej, uwaga, uwaga. Nie robić tego. Jak masz 20 lat, nie rób sobie interwencji hormonalnej, żeby mieć jeszcze większą jakąś potencję seksualną, to naprawdę nie jest dobra idea, dlatego że mogą się wydarzyć inne konsekwencje tego. I to może być bardzo źle. Dlatego to, co teraz mówiłem, jest do audiencji, która jest w pewnym wieku powiedzmy, gdzie wszystko jest w porządku, ale zaczyna coś uwierać, i wtedy można sobie w ten sposób poradzić. I może to być naprawdę bardzo pożyteczne. Również jest pewien wiek, jeżeli się przejdzie 80. czy 70., że może kuracja hormonalna nie mieć sensu. Tak słyszałem od paru osób. Tego nie wiem, nie zbadałem tego aspektu. Trudno mi jest powiedzieć, ale któregoś dnia się to dowiem. Któregoś dnia się dowiem i powiem Państwu, jak to wygląda w innym wieku niż, niż 40, 50 czy 60. Dobrze, to jeszcze chciałem powiedzieć o paru innych sprawach dzisiaj. Dziękuję Pani, która zadzwoniła do mnie z podziękowaniem, że uratowałem jej życie ja pani nie uratowałem życia pani sobie sama uratowała życie przez słuchanie pogadanek o zdrowiu w przypadku nadciśnienia jeszcze raz powtarzam głębokie oddechy i szklanka lub dwie szklanki wody naprawdę można obniżyć ciśnienie wtedy i e, uratować sobie olbrzymi rachunek ze szpitala ale przede wszystkim życie, dlatego że 200 jak wskoczy, to naprawdę trzeba to zrzucić na 140 szybko. Dostarczyć o, y, tlen do organizmu, wypić wodę, usiąść na chwilę i ciśnienie spadnie. No dobrze, to wszystkim dużo zdrowia i pomyślności.